Malok Cafe otworzyliśmy 15 marca zeszłego roku. Chcieliśmy stworzyć miejsce związane z jakimś wątkiem z historii Bielska-Białej. Wybraliśmy jako jeden z najatrakcyjniejszych historię fabryki samochodów małolitrażowych i produkowanego w niej malucha. Maluch jest tematem najbardziej wdzięcznym z tego względu, że był to samochód dla mas, dotyczył bardzo wielu osób. Sam osobiście jeździłem dwoma egzemplarzami, w tym jednym bardzo, bardzo niezwykłym, bo opracowanym w ośrodku badawczo-rozwojowym obecnie w Bosmalu, czyli wersją 650EI. To była wersja inwalidzka. Jesteśmy w posiadaniu niezwykłej kolekcji pamiątek po FSM-ie, po Fiacie 126P. Posiadamy zdjęcia z budowy zakładu, z okresu funkcjonowania zakładu, z ważnych momentów z historii zakładu. Posiadamy niesamowitą ilość gadżetów. Breloczki, popielniczki, galanterię skórzaną. Posiadamy bogactwo dokumentów historycznych, gazet w najróżniejszych językach świata. Mamy talon na malucha, mamy zaproszenie do odbioru tego malucha, mamy szereg modeli malucha, które mają ponad 40 lat. Mamy absolutnie fantastyczne eksponaty, białe kruki. Jednym z najciekawszych jest na przykład sztandar organizacji partyjnej FSM-u. Jest to sztandar, obok którego wisi zdjęcie. Na tym zdjęciu w 1976 roku Edward Gierek wręcza go reprezentacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, organizacji zakładowej, z okazji przyjęcia tysiącznego członka w poczet członków partii. Najszerszym źródłem, naszym patronem duchowym jest człowiek, który współtworzył historię FSM-u. Jest to Ryszard Iskra, autor historii FSM-u, książki wydanej niedawno, która jest u nas w sprzedaży. Zachęcam Państwa do przeszukiwania strychów, piwnic, szuflad i wspomożenia nas w tworzeniu Muzeum Fiata 126P Malucha w Bielsku Białej. Przy tej okazji również pragnę zaprosić Państwa na pierwsze urodziny Maluch Cafe 15 marca. Jednym z atrakcji będzie gość Arkady Fiedler, człowiek, wnuk słynnego Arkadego Fiedlera, człowiek, który maluchem przejechał całą Afrykę. Nasz konkurs na najciekawszy gadżet związany z Fiatem 126P lub FSM-em oficjalnie ogłosimy w dniu pierwszych urodzin kawiarni 15 marca. Zbieramy historie ludzkie związane z tym zakładem czy związane z tym samochodem. No i wszystko to oczywiście odbywa się w przyjemnej atmosferze, przy dobrej kawie, w pięknym otoczeniu czy w pięknym wystroju kawiarni. Kawiarnia Maluch Cafe znajduje się w Bielsku Białej przy ulicy Cieszyńskiej 3 przy rynku ZWM. Jest czynna od godziny 12 do 21. Najlepiej byłoby osobiście gadżety przynosić z jakąś krótką historią opowiadającą o nich. Może to być na przykład zdjęcie osób z maluchem na tle malucha, jakaś ciekawa historia, gdzie tym maluchem byli, co się wydarzyło. A główną nagrodą w konkursie będzie romantyczny weekend dla dwojga w naszych apartamentach mieszczących się nad kawiarnią.